Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Kolejny gość w naszym poranku, siódma, dziewiąta, pan dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, czy biorąc pod uwagę wszystkie kwestie, od sankcji gospodarczych, przez dostarczenie broni na Ukrainę, po jakąś formę negocjacji pokojowych, mniej lub bardziej oficjalnych, czy można powiedzieć, że jesteśmy choćby o krok bliżej do zakończenia tego dramatu i rosyjskiej agresji na Ukrainie? No, jeśli jest to krok, to jest to krok jeden i nie wiemy jeszcze, ile nam do pokonania tej drogi zostało, więc ja bym był bardzo ostrożny tutaj w prognozowaniu możliwości nakreślania horyzontu zakończenia tego konfliktu, dlatego że po pierwsze, oczywiście te wszystkie instrumenty, które są podejmowane, czyli sankcje, to jest ważny element, ale po drugie, równie ważne jest oczywiście udzielanie tego wsparcia wojskowego. My cały czas jakby tutaj nie mamy jasności, w jakiej skali ono będzie udzielane. Miejmy nadzieję, że podczas tych rozmów delegacji ukraińskiej z delegacją amerykańską w Warszawie, że pewne ustalenia istotne w tym zakresie podjęto. Natomiast po trzecie, co do samych negocjacji pokojowych, no tutaj musimy patrzeć na to, że na razie te negocjacje, one, czy te rundy, które się do tej pory odbyły, no one nie przyniosły jakichś szczególnie zadowalających efektów, więc też bym na razie był bardzo ostrożny. Czyli to, że kolejna tura tych rozmów jutro i pojutrze w Turcji, jak donosi dzisiaj prasa, to nie jest jeszcze żadna jaskółka, która może przynieść wiosnę. Nawet jeśli prezydent Erdoğan, turecka głowa państwa, podkreśla, że no jakaś tam przestrzeń do porozumienia już zostaje nakreślona. Tak, ale z drugiej strony też musimy zwrócić uwagę na to, co mówią główne strony, to znaczy i strona ukraińska, ale też strona rosyjska. Jeśli popatrzymy na stanowisko strony ukraińskiej, to mam wrażenie, że co do takich pryncypialnych kwestii, na przykład w odniesieniu do spraw terytorialnych, czy gotowości tutaj jakichś koncesji terytorialnych, jest stanowisko bardzo pryncypialne, a z drugiej strony, jeśli patrzymy na to, czego domagają się Rosjanie, tak? Czyli no, tutaj krążą w ramach tych komunikatów różne wersje od czasu do czasu, ale ja mam takie wrażenie, że Rosjanie nie wycofują się zasadniczo z tych swoich kluczowych postulatów dotyczących i właśnie utrzymania stanu terytorialnego posiadania, czyli Krym, ale też uznania niepodległości tych republik tak zwanych separatystycznych, plus kwestie właśnie demilitaryzacji. Ta denazyfikacja też się pojawia od czasu do czasu, bo przecież wysyłane są sygnały też ze strony innych polityków, że być może trzeba denazyfikować jeszcze kolejne kraje, więc ja mam takie wrażenie, że te negocjacje są trochę takim procesem, no przynajmniej jeśli patrzymy ze strony rosyjskiej, takim trochę pozorowanym, bo ja nie sądzę, żeby Rosjanie mieli ochotę zrezygnować z fundamentalnych celów politycznych, które w związku z tą wojną sobie postawili. Rozumiem, że w tej logice trudno za prawdziwe i jakoś wiarygodne uznać słowa bodaj wiceszefa Sztabu Generalnego Rosji, który mówił w piątek czy w sobotę, że pierwszy cel tej operacji wojskowej, jakkolwiek to oczywiście jest zwykła agresja, a nie żadna operacja wojskowa, ale niech będzie, został spełniony i że teraz skupimy się wyłącznie na Donbasie, na tamtych terenach wschodniej Ukrainy, a Kijów, jak rozumiem, odpuścimy. Ściema? No, ja to czytam trochę tak, znaczy czytam to trochę jako taką, mam wrażenie, zasłonę dymną, ale nawet gdybyśmy przez chwilę przyjęli, że rzeczywiście Rosjanie redefiniują swoje cele, to znaczy, że celem jest w tej chwili tak zwane wyzwolenie Donbasu, czyli krótko mówiąc okopanie się w obwodzie donieckim i ługańskim, czyli poszerzenie tego stanu posiadania, który obie te separatystyczne republiki miały przed wojną, a także opanowanie tego odcinka terytorium, który nazywany jest takim lądowym korytarzem łączącym Rosję z okupowanym Krymem i jeszcze być może jakieś fragmenty terytoriów na północy, no to gdyby w ramach takiego stanu posiadania doszło teraz do jakiegokolwiek porozumienia politycznego, czy takiego wzorującego się na, nie wiem, na porozumieniach mińskich na przykład, to byłoby to potencjalnie bardzo niebezpieczne rozwiązanie, bo tak naprawdę oznaczałoby tylko pewną pauzę po stronie rosyjskiej. Kupilibyśmy wszyscy trochę czasu pewnie, i Ukraina, i Rosja.
Tak, ale przede wszystkim też, panie redaktorze, musimy zwrócić uwagę na to, co by to oznaczało w takim ujęciu politycznym. To znaczy, Władimir Putin znowu byłby tak stroną jakichś porozumień. To myśmy prawda. W pewnym sensie uważali, że można się z nim znowu na coś umówić po tym wszystkim, co zrobił, po tych wszystkich zbrodniach wojennych, które są już dokumentowane, jakich dopuściły się rosyjskie wojska. No, byłaby to fatalna wiadomość tak naprawdę w kontekście znalezienia jakiegoś trwałego rozwiązania tego konfliktu między Rosją a Ukrainą. Na litość boską, ten człowiek nie może pozostawać przy władzy. To słowa podobno nieco improwizowane, jeśli chodzi o Joe Bidena i jego przemówienie na Zamku Królewskim. Biały Dom później szybko korygował, że nie chodziło o zmianę władzy na Kremlu, tylko taki szerszy kontekst, no ale jak czytam doniesienia z moskiewskich mediów propagandowych, no to te słowa zabolały chyba. Tak, one zawsze bolą, dlatego że Władimir Putin odbiera tego typu albo indywidualnie, albo wtedy, kiedy przekazywane mu są przez jego służby. Z pewnością odbiera to negatywnie, ale z drugiej strony trudno się Joe Bidenowi dziwić, dlatego że ta ostra retoryka, której prezydent USA od pewnego czasu używa, no jest w zasadzie adekwatnym określeniem tego, z czym mamy do czynienia. Ja natomiast jestem bardziej zaniepokojony tym, jakie były reakcje po stronie niektórych przywódców europejskich na te słowa. Bo jeśli prezydent Macron, ja rozumiem logikę kampanii wyborczej, ale jeżeli komentując słowa Joe Bidena mówi, że nie należy eskalować słownie w tych kontaktach z Rosją, bo to jest niekonstruktywne, no to jest bardzo zły sygnał, bo to pokazuje, że tak naprawdę po stronie niektórych państw europejskich jest powstaje pewien klimat do tego, by prowadzić dialog z Rosją, a przede wszystkim traktować Putina jako partnera do negocjacji za wszelką cenę. A to niestety niezbyt dobrze rokuje na przyszłość. No właśnie, szukałem trochę tych promyczków nadziei, to teraz pozwoli pan, że będę defetystą. I nie jest trochę tak, że my w Polsce, szerzej może nawet w krajach nadbałtyckich, w Rumunii, rozumiemy logikę tej wojny i potencjalne zagrożenie także, jeśli chodzi o wschodnią flankę NATO, a społeczeństwo we Francji, nie wiem, czy wiarygodny był ten sondaż, który mignął mi gdzieś w mediach społecznościowych, ale w którym to połowa Francuzów, czy ponad połowa Francuzów uznawała, że w sumie to Rosja ma jakieś tam prawa do tej Ukrainy, że w sumie to Ukraina też do końca poważnym państwem nie jest. W tej logice i Macron w Paryżu, i Scholz w Berlinie, i Orban w Budapeszcie może idą za tym, jak myślę, i Europa, jakkolwiek by to nie był gorzki i smutny wniosek. No właśnie, to mnie bardzo niepokoi. Do tego jeszcze bym dorzucił te doniesienia Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak, gdzie podobno w dniu agresji wysyłano też taki sygnał wobec rządu ukraińskiego, że ta pomoc wojskowa właściwie jest bez sensu, bo i tak kwestią godzin jest zainstalowanie marionetkowego rządu rosyjskiego w Kijowie. Jeśli faktycznie tego typu sygnały były wysyłane, to one się niestety wpisują w ten obrazek, który właśnie nakreśliliśmy. I to jest, panie redaktorze, to, że tak naprawdę najbardziej niepokojąca rzecz, dlatego że sprawa jest w gruncie rzeczy, stawiając rzecz bardzo tak otwarcie i brutalnie, sprawa jest bardzo prosta i zero-jedynkowa. Jeżeli Rosjanom uda się osiągnąć jakiekolwiek zwycięstwo w tej wojnie, to znaczy, czy ono będzie polegało na częściowych, nowych zdobyczach terytorialnych i właśnie znalezieniu jakiegoś takiego politycznego, znowu czasowego rozwiązania, czy jakiegoś takiego napisania jakiegoś takiego planu quasi pokojowego, który ograniczałby suwerenność ukraińską, zachowywał te rosyjskie wpływy tam, gdzie one już gdzieś militarnie zostały zarysowane i jednocześnie tworzył właśnie pewnego rodzaju nowe realia polityczne, a jednocześnie zachowywał oczywiście Władimira Putina u władzy i pozwalał mu się tym zwycięstwem w pewien sposób napawać, to jest bardzo niepokojące, bo to by najprawdopodobniej oznaczało i poważne pęknięcia na Zachodzie, z czym się na razie szczycimy, że ich nie ma i że demonstrujemy pewną jedność. No i wtedy trzeba by pod znakiem zapytania też postawić wszystkie te obecnie takie bardzo daleko idące zapowiedzi o zmniejszaniu zależności gospodarczej od Rosji, o zmniejszaniu importu surowców i tak dalej, bo osiągnięcie tego typu porozumienia, gdybyśmy pozwolili Władimirowi Putinowi odnieść jakiekolwiek zwycięstwo z tej wojny, którą rozpętał, to jest potencjalnie bardzo zła wiadomość na przyszłość. A może panie
doktorze, jest tak, że to jest taka dla nas wszystkich gorzka lekcja trudnej realpolitik i tego, że mimo tych rakiet, które lecą na nie tylko Mariupol, ale także na Lwów, mimo no już mniej może intensywnego, ale jednak oblężenia, czy próby oblężenia Kijowa, gdzieś te próby porozumienia są dogadywane. Dzisiaj Jakub Kumoch w Dzienniku Gazecie Prawnej mówi o tym, że Polska miała też być takim gwarantem porozumienia dla Ukrainy, jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa. Może po prostu tego się nie da rozegrać inaczej niż w jakiejś formie z Rosją, która nawet na użytek własnej wewnętrznej propagandy, ale ogłosi jakiś tam sukces dla samych siebie, a my po prostu będziemy się dalej zbroić, będziemy dalej naciskać na państwa Zachodu, by uniezależniały się od Rosji i te kolejne lata gdzieś w takiej zimnowojennym klimacie będą utrzymane, ale bez dramatu wojny. Być może, tylko że wtedy musimy pamiętać o tym, że po pierwsze rosyjskie cele, które były nakreślone bardzo precyzyjnie w grudniu 2021 roku, one nie dotyczyły tylko Ukrainy. Tak? Mhm. Pamiętajmy, że na tej liście były też postulaty rosyjskie dotyczące zmniejszenia obecności wojskowej NATO na terenie tych krajów, które przystąpiły do sojuszu w drugiej połowie lat 90., czyli między innymi postulaty dotyczące Polski. Po drugie, jeśli posłuchamy różnych wypowiedzi i tej coraz bardziej zaostrzającej się retoryki, ja mam wrażenie, że trzeba ją niestety traktować już dzisiaj nie jako element jakiegoś takiego bardzo swoistego krajobrazu, jakiegoś tam narracyjnego w Rosji, ale jeśli w programach publicystycznych kreśli się różne bardzo katastroficzne wizje, pokazuje się, jak wojska rosyjskie mogą atakować obiekty na terenie Polski czy innych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, to niestety trzeba to traktować bardziej poważnie niż przed 24 lutego. To mam wrażenie, że, a przede wszystkim jeżeli damy Władimirowi Putinowi odczuć, że tak naprawdę ta wojna mu się w pewnym sensie opłaciła, to znaczy, że z punktu widzenia politycznych celów, które sobie postawił, to je osiągnął, to znaczy, że i okroił znowu Ukrainę terytorialnie i jednocześnie zrealizował postulat taki, gdzie no, Ukraina na trwałe właściwie będzie takim krajem poza blokowym i krajem, który generalnie jakby będzie miał ograniczoną suwerenność, no to to można traktować jako pewną pauzę i niestety zapowiedź gorszych wydarzeń, które może nas czekają niekoniecznie w horyzoncie miesięcy, ale z pewnością w horyzoncie lat, bo to utwierdzi Moskwę w przekonaniu, że mamy do czynienia z taką no, trwałą asymetrią, tak? Jeśli idzie o determinację obrony swoich interesów w tej przestrzeni, która jest wspólnym sąsiedztwem. A to potencjalnie jest zła wiadomość. Bez optymistycznego wniosku, ale bardzo, bardzo merytorycznie, jak zwykle, pan doktor Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Po więcej odsyłamy na stronę OSW. Dziękuję panie doktorze za tę rozmowę. 7:09. Twój początek dnia.